realizacja pierwszego z kilku budynków, które miejska spółka ZBM TBS planuje wybudować przy ulicy Franciszkańskiej. Na realizację tej inwestycji Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat przyznał miastu Suwałki wsparcie finansowe w wysokości 4,5 miliona złotych. Wcześniej na ten sam budynek miasto pozyskało z Krajowego Zasobu Nieruchomości kwotę ponad miliona złotych. Chcemy stworzyć ofertę ludziom młodym, ludziom, którzy nie są w stanie wybudować własnego domu albo też kupić na rynku od dewelopera własnego mieszkania. Jest to oferta skrojona tak do mniej zamożnych naszych mieszkańców. I oczywiście tutaj posiłkujemy się wsparciem finansowym ze strony państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Zasób Nieruchomości. Budynek buduje firma Rembut za kwotę prawie 15 milionów złotych. Aktualnie wznoszona jest już czwarta kondygnacja, a obiekt będzie miał ich w sumie 6. Blok powinien być gotowy wraz z końcem tego roku. Zakończył się też nabór kandydatów, którzy chcą zamieszkać w nowym bloku. Zgłosiło się ponad 150 osób. To pokazuje, jak duże zainteresowanie jest tą ofertą. Przyszli najemcy będą musieli zabezpieczyć wkład własny. Trzeba będzie pokryć 25% kosztów budowy mieszkania. Widzimy, że jest większe zapotrzebowanie niż nasze możliwości i ZBM TBS myśli o rozpoczęciu kolejnej inwestycji, kolejnego bloku. Z przyszłymi lokatorami zawarte zostały umowy najmu. Na wniosek najemcy po upływie 5 lat obowiązywania umowy będzie można dokonać jej przekształcenia w umowę najmu instytucjonalnego z prawem dojścia do własności, które nastąpi nie wcześniej niż za 15 lat. Również chciałbym powiedzieć, że będzie realizowana ulica Franciszkańska. Tutaj w ramach środków uzyskanych z Polskiego Ładu nastąpi przebudowa tej ulicy w tym roku, taka kompleksowa i wraz z dojazdem właśnie do działki ZBM TBS, na którym wznoszony jest budynek. Dziś prezydent Suwałk podpisał umowę z firmą PDM Suwałki, która niebawem rozpocznie remont i przebudowę ulicy Franciszkańskiej. Urząd Miejski w Suwałkach prowadzi drugi nabór wniosków od mieszkańców Suwałk w sprawie zakupu węgla po preferencyjnych cenach. W 2023 roku miasto będzie również kontynuowało swój program dopłat do wymiany tzw. kopciuchów na nowe piece. My jesienią przyjmowaliśmy wnioski od mieszkańców, tych wniosków było 484, ale sprzedaliśmy tylko 321 ton węgla, głównie ekogroszek, węgla typu orzech czy kostka, mniej zdecydowanie. Czyli po 1 stycznia przyjmujemy znów wnioski do 28 lutego. Jest to już ponad 160 złożonych wniosków, a zapotrzebowanie to ponad 100 ton węgla. Zapraszamy mieszkańców Suwałk do urzędu, do Wydziału Spraw Obywatelskich. Pracownicy pomogą z przygotowaniem niezbędnych dokumentów. Spalanie węgla nie jest dobre dla środowiska, szczególnie dla czystości powietrza. Wiemy, te pyły zawieszone, PM10, PM2,5, no troszeczkę gorsza jest jakość powietrza niż w poprzednich latach, ale my ciągle myślimy o tym, żeby poprawiać jakość środowiska, jakość powietrza i będziemy realizowali ten program wymiany pieców. W tym miasto Suwałki rusza już z 8. edycją programu dopłat do wymiany źródeł ciepła. Dzięki jego realizacji w 393 domach wymieniono stare, zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne lub podłączono budynki do sieci gazowej lub ciepłowniczej. W sumie w ramach dotacji miasto przekazało już do tej pory 1 400 000 zł. Zachęcam mieszkańców naszego miasta do korzystania z tej oferty. Wnioski przyjmujemy od 15 lutego do końca
marca można ubiegać się o dotacje na wymianę źródła ciepła od 3000 do 6000 w zależności od naszych dochodów, a wspólnoty mieszkaniowe do 15000. Taka maksymalna kwota dotacji jest przewidziana. Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych załączników są dostępne na stronie internetowej urzędu. Pomocą służą również pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Rozpoczyna się pierwszy ważny etap związany z powstaniem nowego parku na osiedlu Północ. Prezydent Suwałk ogłasza konsultacje społeczne w sprawie jego wyglądu. Chcemy zagospodarować inaczej taki fragment naszego miasta położony przy ulicy Nowomiejskiej, ulicy Świerkowej. Chcemy stworzyć park. Mamy środki finansowe. Te środki finansowe z Unii Europejskiej, z tej nowej perspektywy są pewne. Realizujemy takie zintegrowane inwestycje terytorialne i tutaj moje kontakty z Urzędem Marszałkowskim i to, co proponujemy tam w ramach strategii ZIT, dają nam pewność, że pieniądze na infrastrukturę błękitno-zielono, jak my nazywamy, będą. Nowy teren rekreacyjny u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej to blisko 2-hektarowa działka. O tym, jak będzie wyglądał zaplanowany na niej park, zdecydują mieszkańcy Suwałk. Konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają od 6 lutego do 12 marca. Realizacja kolejnego miejsca rekreacji na osiedlu Północ była obiecana mieszkańcom tej części Suwałk. Chciałem dokonać zamiany działki, którą nabyła sieć handlowa tutaj przy akwaparku i zlokalizować przyszły może jakiś tam market, sklep z drugiej strony tam, gdzie chcemy ten park wykonać, bo uważam, że lepszym miejscem do zorganizowania parku w tej części miasta są okolice akwaparku, tutaj przy urzędzie gminy, przy hotelu Loft. Tam jest fajny taki przestrzenny plan zabaw wykonany kilka lat temu przez miasto. Niestety te moje rozmowy i moich współpracowników nie doprowadziły do finału, czyli do dokonania zamiany tych gruntów i teraz jest przygotowana koncepcja, czy cztery koncepcje, które poddajemy konsultacjom. Architekci zieleni z Zarządu Dróg i Zieleni wspólnie z miejskimi urzędnikami opracowali cztery warianty tego, jak mógłby wyglądać nowy park. Z koncepcjami można zapoznać się już dziś, a od 6 do 19 lutego będzie można składać uwagi lub sugestie, co należałoby zdaniem Suwalczan poprawić w zaproponowanych koncepcjach. Dodatkowo 8 lutego o 15:30 w Suwalskim Akwaparku zorganizowane zostanie otwarte spotkanie dla mieszkańców, gdzie zostaną zaprezentowane te propozycje i będzie można do nich zgłaszać swoje uwagi. Będziemy chcieli słuchać się w głos mieszkańców, ale również poprosić ich o uwagi, jakieś propozycje do tych czterech wariantów, tych czterech koncepcji, które zostały narysowane przez osoby zajmujące się zagospodarowaniem terenów zielonych. I chcemy zebrać w terminie do 19 lutego te wszystkie uwagi, te wszystkie jakieś zastrzeżenia naszych mieszkańców i później uruchomić głosowanie takie internetowe, które rozpocznie się 27 lutego i potrwa do 12 marca. Zwycięska koncepcja zostanie zrealizowana. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami konsultacji, które określa zarządzenie prezydenta w tej sprawie oraz opracowanymi wariantami zagospodarowania terenu, które znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.